Witam Was z Mittenwalde, koło Berlina. Jesteśmy tu już po raz kolejny na wystawie organizowanej przez Klub Modelarzy z miejscowego Telc. To wystawa lokalna, ale prace prezentowane tutaj są ciekawe i chyba całkiem niezłe. Zresztą popatrzcie sami, co można zobaczyć na tegorocznej wystawie w Mittenwalde koło Berlina. Już po raz 11 Klub Modelarzy z Telc zorganizował tę wystawę. Wzorem lat ubiegłych odbyła się ona w nowoczesnej i przestronnej hali sportowej. Oprócz biletu każdy wchodzący widz był stemplowany specjalną pieczęcią. Umożliwiało to wielokrotne opuszczanie wystawy i powrót na nią w dowolnym czasie. Hala sportowa wypełniła się większymi i mniejszymi makietami, przede wszystkim kolejowymi. My jako modelarze z grupy PMMH0 w tym roku zaprezentowaliśmy aż dwie makiety. W tym miejscu warto przypomnieć, że Brandenburgia, land, na terenie którego położona jest miejscowość Mittenwalde, stanowiła kiedyś obszar Niemieckiej Republiki Demokratycznej, co jest widoczne do dzisiaj. Między innymi w modelarstwie kolejowym. Za sprawą socjalistycznego wychowania dzieci i młodzieży w duchu politechnizacji powstawały wówczas makiety typu tort, bardziej przypominające lunaparki niż modele prawdziwej kolei. Królowała wielkość TT i zasada, że na każdej takiej makiecie musi być wszystko. I właściwie do dzisiaj znaczna część tutejszych kolejowych hobbystów właśnie tak postrzega miniaturową kolej. W tym roku znaczną część hali oddano do dyspozycji organizacji o nazwie ACTT, czyli tetetkowym modularzom. Pokazana przez nich makieta była niewątpliwie duża i właściwie tylko to należałoby o niej powiedzieć. Zarówno geometria układów torowych, jak i ruch pociągów nie bardzo przypominały oryginał. Było za to wiele światełek, bawarski zamek i tak zwane spektakularne budowle, które cieszyły się zainteresowaniem przede wszystkim dzieci i ich rodziców przybyłych tutaj, by pooglądać kolejki, a nie delektować się modelarstwem. Wystawcy pokazali też kilka małych torcików, także przede wszystkim z myślą o dzieciach. Część z nich była wręcz przeznaczona do interaktywnej zabawy najmłodszych. Naciskając różne guziki, można było wywołać ruch określonych elementów, wzniecić sztuczny pożar, a nawet zainicjować uderzenie pioruna w drzewo. Nas, jak i tych widzów, którzy przybyli na wystawę w poszukiwaniu modelarstwa kolejowego, a nie kolejek, najbardziej zainteresowały zupełnie inne prace. Te, które pokazywały prawdziwą kolej w miniaturze. Na pewno taką makietą była praca modelarzy z klubu w Telz. Zbudowali oni model nieistniejącej już stacji w Mittenwalde, osadzonej w realiach drugiej epoki modelarskiej. Dodać należy, że obecnie do Mittenwalde nie dociera już żadna linia kolejowa. Na wystawie znalazła się również znana i pokazywana w Polsce makieta Landwitz autorstwa nieżyjącego już Michaela Kirsia, modelarza realisty z Jeny. Landwitz za sprawą nowych właścicieli i opiekunów z klubu Wienie znów ożyło i cieszyło oczy oglądających. My podziwialiśmy pracę Michaela, patrząc na nie z dużym sentymentem i wspominając nasze spotkania sprzed lat. Ciekawa, dość duża, a właściwie dość długa modułowa makieta lokalnej linii kolejowej stanęła wzdłuż krótszej ściany hali sportowej. Grupa berlińskich modelarzy w bardzo realistyczny sposób zaprezentowała widzom ruch pociągów, zarówno tych towarowych, jak i pasażerskich. Można było dostrzec tutaj wiele pięknie odtworzonych detali.
Na stacjach były prowadzone prace manewrowe. Wzrok przyciągały elementy krajobrazu, modele pojazdów drogowych i własnoręcznie wykonane budynki. Bardzo ciekawym i dekoracyjnym elementem była drewniana wieża triangulacyjna. Można śmiało powiedzieć, że to był prawdziwy pokaz funkcjonowania kolei w miniaturze. Trochę szkoda, że makieta miała tylko szczątkowe tło na pewnym odcinku, co utrudniało jej oglądanie, nie mówiąc już o fotografowaniu czy filmowaniu. Jak nam powiedział autor tej pracy, inspiracją dla jego działań była makieta naszego Franca. Zbudował on dwie małe stacyjki połączone fragmentem szlaku. Na stacjach znalazły się zabudowania dworcowe, lokomotywownia i magazyn. Uruchamiane były krótkie, lokalne pociągi. Odbywały się również manewry. Dało się jednak zauważyć, że autorowi i twórcy tej makiety brakuje jeszcze trochę do modelarskiego kunsztu Franca, który możemy podziwiać na jego makietach. Spodobała nam się również makieta lokomotywowni z wachlarzową halą i obrotnicą oraz z kompletem urządzeń do obrządzania lokomotyw parowych i spalinowych. Ale lokomotywowni częściowo pozbawiono dachu, pozostawiając jedynie elementy więźby, aby zapewnić możliwość oglądania tego, co dzieje się w jej wnętrzu. Na torach trakcyjnych, łącznie z obrotnicą, panował ożywiony ruch taboru. Jeździły zarówno małe, jak i duże lokomotywy, spalinowe i parowe. Prezentowano cały cykl tzw. obsługi trakcyjnej. Pojazdy szynowe poruszały się, tak jak oryginały na terenie depo, z niewielkimi prędkościami. Na drugim planie dostrzegliśmy zajezdnię tramwajową.
Przestrzeń wlotową do stacji technicznej zamknięto ciekawie wkomponowanym w tło wiaduktem drogowym, a właściwie jego połową. Należy także wspomnieć o bardzo interesującej prezentacji wielkoskalowego taboru sterowanego radiowo. Lokomotywy parowe były napędzane prawdziwą parą. Oczywiście konsekwencją tego rodzaju napędu był trochę nienaturalny, zbyt szybki ich ruch, ale precyzja wykonania tych miniaturowych lokomotyw była naprawdę godna podziwu. Wśród wystawców spotkaliśmy kilku znajomych modelarzy. Jeden z nich zaprezentował, jak zawsze, kawałek starej amerykańsko-westernowej kolei, a drugi znaną z naszych poprzednich reportaży kolej gruzową zniszczonym w czasie wojny Berlinie. Całość dopełniały stoiska handlowe, a także prezentacje makiet i dioram statycznych. Oczywiście byliśmy też my z naszymi makietami. Wielokrotnie słyszeliśmy słowa uznania, a ci, którzy przyszli na tę wystawę z przekonaniem, że zobaczą kawałek realistycznego modelarstwa kolejowego, chyba nie poczuli się zawiedzeni. Były osoby, które przy Rusinowie i Kwidzynie spędziły kilka ładnych godzin. Na makiecie Leszka odbywał się ruch wąskotorowych pociągów, jak to na szlaku. Natomiast u Sebastiana dominowała praca manewrowa, jak to na stacji. Widzowie oprócz poruszających się modeli taboru chętnie oglądali też szczegóły naszych makiet, raz po raz dostrzegając coraz to nowe elementy. Ciekawostką było niewątpliwie to, że część osób przybyłych na wystawę potraktowało tę imprezę jako całodzienną atrakcję. Po zakończeniu zwiedzania sali zasiadali na trybunach i przez długie godziny obserwowali to, co działo się na dole. Korzystano też z bufetu na wolnym powietrzu. Była grochówka z kotła i kiełbaski z grilla. Miło nam było, gdy w sobotę odwiedzili nas nasi przyjaciele z PMM-u. Przybyła ekipa pod wodzą Tomasza i Romana. Gdy to oni przejęli stery za makietami, regularna obsługa miała chwilę na odpoczynek i posiłek. Frekwencja niewątpliwie dopisała. Organizatorzy wstępnie mówili o ponad 3000 osób, które odwiedziły wystawę. My, wystawcy spod szyldu PMM H0, obsługujący nasze makiety, czyli Monika, Małgorzata, Sebastian, Leszek i Wojtek, również będziemy miło wspominali ten wyjazd do podberlińskiej miejscowości.
Wystawa w Mittenwalde zakończona. Jak zawsze było bardzo miło i wręcz rodzinnie. Była to wystawa kameralna, ale tej kameralności na pewno nie można powiedzieć, analizując ilość osób, które odwiedziły tegoroczną wystawę. W sobotę było ponad 1700 widzów, a w niedzielę pewnie jeszcze więcej. Za rok powrócimy znowu do Mittenwalde z nową PMM-ową makietą. Z Mittenwalde koło Berlina dla PMM HZOTV Leszek Lewiński.